Proszę Państwa, dla tej naszej starczyni Lekoszyńskiego, dla Pani Elżbiety Starskiej, Zarząd Polskiej Akademii nadaje honorową złotą oznakę Polskiej Akademii Dziedzictwa. Proszę mi teraz na rękę. Serdecznie Pani gratulujemy i serdecznie dziękujemy za załoską na rzecz dzieci. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję, gratuluję koledze i dziękuję, bo jest to wiele niespodzianka. Jestem mile zaskoczona. Proszę, proszę Państwa, ja się podzieliłam już w scenariuszu, już bo to nie było planowane. Bo jesteście ciekawi, kto zdobył miano i tytuł najlepszej zawodniczki, najlepszego zawodnika. A już podajemy i poprosimy naszego gościa o wręczenie ufundowanych nagród. Proszę Państwa, dyplom dla Karoliny Kowniak. Boris. I najlepsze gratulujemy. Najlepsze zawodniki okazał się Adrian Boszak. Gratulujemy. Michał już zostaje, bo Michała będziemy prosić o miejsce medalowe i stanowisko.
30 kg dziewczęta od 8 do 9 lat. Bardzo proszę Pani Aleksandrę ze Świeżawek i Kubik Karolinę, Kubik Karolina ze Świeżawek. Kubik Karolina zdobyła pierwsze miejsce, gratulacje, sobie proszę na podium. Pani Aleksandra ze Świeżawek drugie miejsce. Bardzo proszę naszych gości. Pana burmistrza o wręczenie pucharu, proszę pomogą medale. Wręczyć i już będę wyczytywała następną grupę. Proszę Państwa, na ręku, mogę się tu zbliżać. Pana Skali. Ze Świeżawy. Pana Skali, tak. I już dziękujemy.
bardzo byśmy się pocieszyli, proszę Państwa, na duszy nasi, ale mamy troszeczkę tych kategorii, trochę nam zejdzie, więc bardzo proszę. Na podium Tabaskami. Wiśniowski. Kategoria wagowa 35 kg. Bardzo proszę Miśka Dominika ze Świeżaty też. Nowak Dawida. Dziedzic Mateusz Musiak Radek. Ja będę teraz informowała Państwa, co zaś. Pierwsze miejsce Miśka Dominik ze Świeżaty. Drugie miejsce Musiak Radek z Wiszczańc Kroju. Trzecie miejsce dziedzic Mateusz ze Szkodawy. I czwarte miejsce Nowak Dawid ze Świeżaty. Przypominam, że jest to kategoria 35 kg. No i wielkie brawa, dziękuję bardzo. Tak, ale brakuje na czwartego medalisty. Już nie mieli. Nowak Dawid. Nowak Dawid. Gratulujemy. Czwarte miejsce jest również medalowe. Przechodzimy do kategorii wagowej 40 kg. W tej kategorii gratulujemy. Staszkiewicz, Bartosz Jeżeniec. Kalinowski był no ze Złotowej, drugie miejsce i Kasprza Bartłomiej, trzecie. Bardzo proszę bardzo, Kasprza Bartłomiej jest ze Świeżaty. Bartosz Zwierzchna jest Bartosz pierwsze miejsce, drugie miejsce Runo i trzecie miejsce Larka. I już dziękujemy bardzo, wchodzi następna, par 20, Pio. Powiedziałam? A ja już. A następną mamy również od 8 do 9 lat. Mamy od chłopców, kategoria chłopców. Jest to kategoria wagowa plus 53. I tutaj pierwsze miejsce Mateusz Jeżaniec Jęcek, przepraszam. Drugi Grzela Jakub, a trzecie miejsce Bartosz. Bartek, do góry. Mama jeszcze raz, do góry. Kurczyński Wiktor jest zielonej góry, a trzeba Jakub Mateusz Zwierzaniec. Silna grupa kategorii. Pierwszy nas wysiała, ale byście świetni. Bardzo proszę, obserwuję odznaczenia. I to jest jedyna kategoria plus 53 kg. Przechodzimy do następnej kategorii, której jak było widać, właśnie taki sztuka marki dziewczęta. Teraz będziemy zwierzę, kto jest tą dziewczyną. Ja się z Wami tutaj konsolituję, bardzo Wam gratuluję. I przechodzimy do grupy wiekowej 10-11 lat. Kategoria wagowa 36 kg. Pierwsze miejsce Paguła Anna, drugie miejsce Korwin Marcelina. Dziękujemy bardzo za dziecko. Proszę do następnej. Paguła Ania,